Witajcie ludzie z tej strony, którzy... A to jest kolejny odcinek The Binding of Isaac. Wrath of the Lamb, tego dawno nie słyszeliście na pewno. To jest pierwszy odcinek po update'cie Eternal Edition. Specjalnie nie grałem wcześniej, żeby sobie jakoś nie spoilować, ale z tego co widziałem, ludzie narzekają na ten hard mode. Nie wiem, czy kojarzycie Nama z YouTube'a, który tworzy bardzo fajne... Tworzył przynajmniej chwilę temu bardzo fajne tutaj, ale z... Właśnie Wrath of the Lamb. I narzekał strasznie na ten mod, to nie jest hard mode, tylko taki fuck you mode. I z tego co czytałem od samego Edmunda, to się zgadzają właśnie tą opinią. O dammit! Jak to laguje? Bo jestem przyzwyczajony do 60 FPS-ów, a tu nagle 30. O dammit! No cóż, tak się kiedyś grało. Już spotkaliśmy pierwszego białego przeciwnika. Nie było aż tak źle, to potrzebuję dwie bomby niestety. Myślę, że... Znaczy, jak planowałem pierwszy raz nagrywać ten filmik, to miałem mówić, że to jest pierwszy i ostatni filmik z Eternal, właśnie tego Edition. Ale kto wie, czy może jakiejś tam jeszcze jednej szansy nie dam w przyszłości, to zobaczymy. Niby śledziłem coś dodawane w tym update'cie, ale dla mnie cała idea tego update'u była bezsensowna. Jako, że wszyscy teraz cisną... O, hello! Wszyscy teraz cisną w Rebirth. Więc... Znaczy ja wiem, że on się rozpada jakby co i będzie ten, będą pojedyncze główki i tu z creepem spamowały po ekranie. O, co i co? On się przedłużył? Co? Dla mnie cały właśnie ten pomysł tworzenia update'u dla tej wersji Isaaca był bezsensowny, ale jako, że jest demo, więc załóżmy, że to nie jest aż taki tragiczny pomysł, jeszcze niektórzy grają w tą wersję Isaaca. Szczególnie dlatego, że można ją spiracić. Ale ja osobiście, jak usłyszałem o tym update, to tak planowałem właśnie nagrać może jeden filmik i nigdy więcej do tego nie wracać. I tak pewnie będzie, ale to zobaczymy, może nagle będzie jakiś super niesamowity update, do tego jeszcze dodamy. Zobaczymy. Na ten moment dozwaliśmy naszego pierwszego eternalowego bossa. Health down, świetnie. Puberty, to czy tu health up i tak doceniamy, więc to tragedii nie ma. No! Coś ciekawe... Kiedy drzwi mi teraz będą się naparzały, ale mam nadzieję, że tego nie słychać. Coś ciekawe, że jak wszystko podnoszę, to się zatrzymuje na sekundę. Czy tak to było w wersji oryginalnej, czy to jest update? Nie mam pojęcia. W ogóle mam się ciebie bać? O shit, mam się ciebie bać. O shit. Teraz to będzie szybciej. Te muszki teraz tragicznie wyglądają, goddammit. Wiem, że one tak wcześniej wyglądały, ale przed wyjściem Rebirth to aż tak mnie nie ruszało. Był standard. Mam nadzieję, że ty jakiejś regeneracji nie masz. Usłyszałem, że teraz wszyscy regeneracje mają po tym update'cie. Szczególnie po sobie. Znaczy, na początku ten, z tego co słyszałem właśnie, bo sobie o tyle byli wkurzający, że mieli zdecydowanie za dużo HP. Przez co nie byli, znaczy byli trudni, to jedna sprawa. Ale trudność też była dodawana w taki wkurzający sposób, w sensie, że ci bossowie byli bardziej czasochłonni niż trudni. Bo to wiadomo, jedna rzecz właśnie, że ich mechaniki były wkurzające, że kto ten dodawało im trudności, że tam miały właśnie tam miały dodatkowe rodzaje ataków, tak jak tutaj spotkaliśmy tego przeciwnika. Ewentualnie wzmocnione wcześniejsze ataki, czy tam właśnie creep pod łzami, które strzelają. To spoko, to jest dodanie trudności. Ale samo tak zwiększenie ilości HP do niedorzecznej liczby to jest
tylko marnowanie czasu gracza. Ale na szczęście nie grałem wtedy, jak ludzie na to narzekali. Florian dodał update, który sprawia, że im dłużej walczymy z eternalowymi przeciwnikami, tym mocniejsze obrażenia im zadajemy. Więc może nie będzie tak źle. W ogóle, co ty robisz? Mam się ciebie bać? Pomyślmy. A, on przyspieszy, jak go rozwalę, tak? Odemet, miałem mówić, może zajmijmy się najpierw tym drugim. Ale akurat go rozwaliłem. O! Wow! Okej. Okay. Pozwolicie teraz ten, wyłącz na chwilę nagrywanie, zobaczę, czy przypadkiem nie marnuje czasu, bo czasem dźwięk się desynchronizował, więc sekundka. Wszystko ładnie się nagrywa, więc tak, jedziemy dalej. Serduszka żadnego nie zgubiliśmy. Z tego co słyszałem teraz, jakby wydawało mi się, że to co teraz powiem, to jest bug po update'cie, a okazuje się z tego co słyszałem niedawno od Floriana z filmiku, że to planował, czyli nam właśnie na to narzekał, że kilka razy zerujemy jakiś przedmiot, to nam znika po prostu piedestał z tym przedmiotem. Tak właśnie można stracić kilka przedmiotów. Można powiedzieć, że przez to często mamy decyzję albo wybrać słaby przedmiot, albo żaden, bo jak go zrolujemy, to nic nie dostaniemy. I byłem pewien, że to jest bug, ale okazuje się, że nie. Więc to jest taka głupia rzecz. Dlatego tym bardziej nic mnie nie ciągnie, żeby kontynuować granie w tej wersji. Ale na szczęście mamy Rebirth, gdzie nie ma takich dziwnych update'ów. O, w końcu, mi odkryli, że na szczęście nie ma białej wersji. Aż teraz nie wiem, czy chciałbym mieć białą wersję, czy nie. Pod tym względem, że wypadałoby to pokazać w filmiku. A z drugiej strony nie chcę mi się z nimi męczyć. Ale ten FPS jest straszny. Nawet sobie nie umiałem tego uświadomić wcześniej. Ale dobra. 40 FPS-ów teraz mam. Ale tak się grało kiedyś. Na starym komputer się widzisz, że grał ten, ze slow-mo. Pigeon Deploy. Spoko. A tutaj? Lucky Food, jeszcze użyteczne. Capi's Tail. Okej. Okay. Jakby co nie planuję tu robić dwóch podejść. Tak jak daleko zejdziemy, na tym skończymy. Dobra. Ponadto, jeżeli niedawno tam śledziliście kanał, to zauważyliście, że bawię się w miniligę w CSGO. Można mnie oglądnąć na streamie ligi, gdzie mecze są komentowane. Można było ostatnio zobaczyć 2 z 3 meczy grupowych. Wszystkie wygraliśmy. Wszystkie 3. A w tą sobotę najprawdopodobniej poważnie. W tą sobotę będą mecze tak zwanych playoffów, czyli ćwierćfinały. Da się to zrobić, okej. Okay. O tym jeszcze informacja będzie. O, Demet, naprawiłeś to. To już pewnie GG. Okej. Okay. Świetny pokój, 10 na 10. Guardian Angel. Świetny item, tylko nic ofensywnego nie dostałem do tej pory.
Jeszcze potrzebujemy jeden item room. Ewentualnie jakiegoś serduszka. No. Oj, go. Zawsze jak nie potrzebuję serduszek, to zostaje masa. Jak teraz potrzebuję cokolwiek, to nie. W ogóle jestem ciekawy, czy on mi teraz zagraża. Rozumiem, że creep. Spoko. Ale tam się nawet nie dostanę. O, demet, to będzie mucha, tak? To się przejawia w muchę. Tak, to się przejawia w muchę. Teraz na pewno bardziej mam się tego bać. O tak, powinienem się tego bać. Szczególnie, że to nie daje mi szansy na atak. Może raz dziabnę, może dwa razy dziabnę i tyle. Widzicie, co to ma być? I to się nazywa bullshit. Jeżeli szukacie definicji słowa bullshit, to właśnie tutaj ją macie. A teraz w ogóle nie trafiłem, to inna sprawa, ale... Osu. W tym momencie nie obraziłbym się, jakby ta mucha miała mniej HP. O! Dobrze. Ja oczywiście nie mam kluczyka. Przepraszam. I mamy tego samego białego... O, poważnie. Olejmy go. Powiedz mi pierwsze, że ty eternala. Nie, nie. Oczywiście, że nie dasz mi eternala. Okej. I pomęczę się pół godziny z tobą. Ale to bezpiecznie. O! Movement w ogóle dziwnie działa. Nie mogę odejść od kamienia, ale... No cóż... Może tak było i do tego pozu... Byłem przyzwyczajony. Te typki właśnie... Podobno teraz nie dają szansy... na atak. A coś tam da się zaatakować. O! Odbijacie, tak? Dobra. Na cavesach nie skończymy. Żeby nie było śmiechu z tego odcinka. W sensie, chodzi mi o to, że jeżeli dwa razy skończymy na cavesach, to nie ma problemu, tylko mi chodzi, żeby ten odcinek aż tak mało jednak nie był aż taki krótki po prostu. O! Skrzyneczka. Miło. Bomba się przyda. Super Meat Boy Fan na start też się przyda, więc całkiem w porządku start. I Envy na basemencie jedynce, to jest okrutne. Ale jakie, że tak jak mówię, mamy dobry start, to nie odpuszczę. Przepraszam bardzo, mam nadzieję, że nie słyszeliście. Jak słyszeliście, to trudno. Powinniśmy się zająć o właśnie, tym małym i tym. Ewentualnie tym też. W porządku. Damage jest przyzwoity na ten moment. Jak na basement 1 oczywiście, to jakikolwiek damage up byłby bardziej niż przyzwoity. Wracając do CS-a, zastanawiam się właśnie, co tutaj pododawać, żeby to sobie rozwijać kanał, bo chętnie bym powrócał CS-a. Może zacznę od tego, że z mojego drugiego kanału zacznę przerzucać akcje. Niestety dem nie mam, więc jakiejś tam edycji nie zrobię, tylko przewytego. Przekopiuję filmiki. Ale to zawsze coś. Zapomniałem, co ty robisz. Nic nie robisz. W tej wersji te czempiony to po prostu miały więcej HP. Tego co pamiętam. To po prostu bez wszystkich scen strzelasz, tak? To easy. Zobaczmy, pierwszym bossem w drugim podejściu będzie biały monstro, który nie mam pojęcia, co ty robisz. Na pewno więcej atakujesz, świetnie. Masz krótszy skok. Czyli co, po prostu jesteś szybszy i lepiej strzelasz? Tym leży problem? Ma regenerację? Nie widzę, żeby miał regenerację. O, te skoki są na pewno szybkie. Ow! O, to ciekawe. Ale dobrze, że są zsynchronizowani. To jest na moją korzyść, ale...
Teraz się zaczyna. Co? Ile? Na 4 się skończy, czy jeszcze będzie ci do 8? To ciekawe. To akurat ciekawa odmiana. Też nie miałem pomysłu, jak ominąć. Cóż. I tak deal Federil na tym nie dostaniemy. A chyba tyle. Nie ma miejsca na pasku HP na jeszcze więcej przeciwników. Jak widzicie, przy tych Eternalach to jest po prostu nie tyle mierzymy weź unik i mierzymy szlamy, tylko szlamy cały czas i tylko staramy się unikać. Może coś tam trafimy, może nie. Wcześniej czy później zabijemy, jak widać. Okej. Okay. To jest, to nie jest damage up. Jedziemy dalej. Szybciej podnosimy przedmioty. Więc już żadne... No właśnie, to nie jest eksplodujące, okej. Okay. Celuje dwójeczka. O, i biały pajączek. Nie dość, że zwyczajna wersja tego pająka jest wkurzająca, to musiał zrobić białą wersję. O, właśnie. Tylko czekałem, aż raz mnie trafi chociaż. Dziwne, że tutaj mi nie trafił. Ale nie będę się kłócił. Deal Federil już raczej nie będzie z tego powodu. Ale jak się domyślacie, w tym Eternal Mode nie zamierzam jakoś. Znaczy, nie spodziewam się, że nie zaczyna co widział Deal Federil. Okej, okay. Mamy jak na razie symetryczną mapkę. I mamy item ją. Mam nadzieję, że będzie coś użytecznego. Bo jeżeli w tym Eternal Mode nie dostaniemy nic OP, to daleko nie zajdziemy. Nie! Nic z tych rzeczy. Dobra, może najpierw sobie zrecharge'ujmy do 6. Wystarczy, że jeszcze jeden pokój odwiedzimy i można iść na bossa. Zobaczymy, czy od niego podniesiemy coś, czy nie. Ewentualnie możemy wykorzystać właśnie do 6 do zrelowania przedmiotu z itemiumu, czyli szuk do łup, które raczej nie będziemy brali. Jako, że zajmie nam spację, a D6 chcieliśmy mieć przy sobie do końca rozgrywki. Pin, wersja zwyczajna. Widziałem, że wersja właśnie biała jest wkurzająca strasznie. Więc troszeczkę żałuję, że nie mamy szansy z nią walczyć. Ale na to nic nie powiedzimy, to tylko zależy to od szczęścia. No i w tej wersji widzę, pina nic się nie zmieniło, jest bardzo łatwy. Health up. Tą połówkę serduszka możemy wziąć później. To nie ma problemu. Co dostaniemy tu? Technology i to dwójkę. Jeszcze coś zwiedźmy, bo czemu nie, może... Że kluczyki mamy, co bym mógł ten chcieć jakiś... Być może bym chciał... Soul Hearty z Tinted Rocków. Może tego właśnie teraz szukam. Nie wersja championowa, więc nie powinno być problemu, szczególnie, że nie chcę mu się ten, bombami atakować. Ani razu. Tego nie zrealujemy niestety. Za to... Liczyłem na to, że koło Secret to może się pojawić, ale niestety nie. No cóż. Jakoś na Secretach mi nie zależy, ale jakbym mógł dostać do jednego z nich dostęp, zadałem o tym, się nie obraził. Tak więc...
Do Cavesów znowu. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zginę. Mam nadzieję, że na stole dostaniemy itemem. Nope. Może w dół. Nope. Też no, nie, tu akurat nie było szans, żeby był itemem, więc... Nic dziwnego. Tu już jest szansa, ale nie. Ostatnio jak poszedłem w prawo, to był itemem. Jak na razie nie widać nic specjalnego. Okej. Ładnie się ustawiły muchy jedne. Biblioteka. I słuchajcik. Do biblioteki... O! Kreta. Diamonds. Do sklepu będzie można się wpakować. Odemet, ta mucha. Goddammit. A liczyłem, że jeszcze dostaniemy deal Fedevil na tym florze, bo całkiem dobrze się zapowiadało. No właśnie, znikające przedmioty są najlepsze. Najlepszy update na świecie. O! Witam? To jest to samo co postawiłem, tylko... O, to mnie ciga, o demet. Tego małego... Ten mały snajpi, skubany. To w Diamonds nie używałem, bo nawet wiedziałem, że tam nic nie kupię. Znajdzie trzymam, żeby mieć więcej kasy i większą liczbę centów pomnożyć dwukrotnie. Teraz bym miał właśnie 22, a nie 21. Jakbym użył wcześniej po prostu. Okej. Zobaczmy. Bomby. Świetnie. No, po prostu świetnie. O! Słynny Pestilence. Dzisiaj oglądałem o nim filmik jak ten. Jak z Bisnapem pracowali nad nim. Nie cały, bo nie chciałbym się półtorej godziny siedzieć przy tym. But still. Ciekawe, czy tego update'a wprowadził. Bo problemem wcześniej było to, że jak głowa latała, to nie było żadnych szczelin przy creepie. Zobaczymy. Nope, i jeszcze tego update'a nie wprowadził. Okej. Okay. Nie ma problemu. Nie ma problemu, i tak cię rozwalę, tylko nie ma problemu. I tak mam przebalone po prostu. O, oh, hello. On jest zbyt blisko. O, oh, hello. O, oh, okej. Okay. Nie, całkiem nieźle mi z nim poszło. A to dlatego, że miałem technologię, jeśli Ranger mnie przejmowałem. Świetnie. Cube of Meat jest naprawdę dobry. Bez sarkazmu. I powinniśmy najpierw zwiedzić te drogi. O! Widzę, że idealnie mnie namierza. Co ty robisz? Co ty... O! To są po prostu czarne muchy, tylko nie przymalowało ich. Coś jak zwykle je przymalowywało, to teraz nie wiadomo dlaczego miały dalej biały kolor. Okej. Okay. Potrzebuję kluczyka, to jest akurat... Czy to jest problem? No. Świetna strategia na typów. Stój w miejscu, aż ich rozwalisz. O! O, prawie TNT rozwaliłem. Bo to teraz specjalnie to chciałem rozwalić. Dobre położenie Tinted Rocka. Świetne. Szkoda, że kluczyka nie dostaliśmy. Z tym poczekam. Tak jak mówiłem, nie mamy kluczyka, więc... Nic z tymi skrzynkami ani zamkami nie zrobimy. A jeszcze chcę...
Deal Fredybil raczej nie dostanę. Nie ma co się tutaj jakoś łudzić. Ale liczę chociaż na kluczyk. Ostatni popyt. Mam lucky food, nie? Mam lucky food. Świetnie. Spędziłem tutaj chwilkę. Że te stare czasy, gdzie lucky food naprawdę robiło dużą różnicę. Jest kluczyk. Ale jesteś wolny, demet. Isaac. Balls of Steel. A tu Skator. Nope. Nie dzisiaj. Do sklepu spokojnie możemy iść, ale liczę jeszcze na kluczyk jakiś. Który najchętniej teraz dostał. A jak stracę kasę, to trudno. Chcę max wyciągnąć z tych automatów. Poważnie, nie, znefili Lucky Food, czy coś w tym stylu? Coś mi ominęło? Halo? A to, może to nie jest podejście nawet to. God damn it, to nie jest to podejście. A to dużo wyjaśnia. To dużo wyjaśnia. Tak więc zadowolimy się jednym kluczem. Sprawdzimy sobie, co jest w środku. Steam Sale. Jest jeszcze jakaś tam mała szansa na dostanie deal Fredybil od bossa. Przepraszam bardzo. Może akurat to się uda uzyskać, jako że mamy już dwa slokajty, to nie ma znaczenia. Tu możemy sobie wejść. Demon Baby! Jeżeli znowu trafimy na turret, który odbija pociski. Bo to chyba właśnie na pewno na samym początku narzekali na to w update'cie, że właśnie mnóstwo pocisków jest odbijanych, mnóstwo przeciwników odbija pociski. Przez co Demon Baby zamiast pomagać, to całkowicie niszczy gry, ale widzę, że jego ten update był wprowadzony. Widać, że ma większe pociski. Fence till the end. Two of spades. Wow, popatrzcie na te serduszka. To jest spoko update. To jest spoko update. Pod tym względem, oczywiście tam pod innym to... inna sprawa. Z tym poczekamy, mam... O, to nie jest za źle. Teraz mam dwa klucze. Ja narzekać, że źle zrobiłem, ale nie zrobiłem źle. Przypadkiem zrobiłem dobrze. Świetny pokój. Mój ulubiony. Ale z technologii naprawdę to nie ma aż takiego problemu, jak mogłoby być. Można po prostu z daleka sobie radzić z przeciwnikami. Dostaliśmy kluczyk. Zrecharge'owaliśmy D6. Co dosuniemy? Ujdzie. Liczyłem na to, że tutaj znajdziemy secretik, ale nie mamy tyle szczęścia. Boss! Jeszcze tu się wróci... A, zresztą. To mogę wziąć. Jak ja nie lubię takich pokoi, zobacz, jak tu przejść bez latania? Bez otrzymania obrażenia, bo to wiadomo, przejdę. Ale na pewno dostanę obrażenie od jednego z tych kolców na górze. Pozwiedzajmy jeszcze troszkę. Tu już szybciej secret będzie.
po lewej. Jeszcze pamiętam ten bóg z zwiększeniem nie tyle objawień, co zasięgu bomby. To jest Necropolis jedynka, powinniśmy mieć spokojnie jeszcze dwa pokoje, gdzie możemy ten naładować do szóstkę. Strasznie chaotycznie teraz będzie. A na spokojnie mamy tego bossa wejść, ale nie. Ale nie. Bomba. O, tak udało. Nie zauważyłem, że ty na dole. Też ten już mierzył we mnie. Głupie się przesunął, moja wina. Nie przemyślałem tego. W sumie teraz mogę mieć deal Federil. Zelujmy to. Świetnie. Best update ever. Rozwalmy dwa pokoje i potem pójdźmy do bossa. Tak będzie optymalnie. Co ty robisz, kolego? Po prostu jesteś większy, mam nadzieję? Na razie testuję tych mniejszych, żeby tylko z dużym się męczyć. I teraz się tego zajmiesz. Zmalałeś troszkę. Coś tam cię obiłem. Ou! Tak. Znaczy to jeszcze nie jest takie złe. Te pomysły na przeciwników nie są takie złe. O tym nadal nie ma co narzekać. Najbardziej po prostu narzekam na to, że zrobił typek update'a do gry, o której po prostu już zapomniałem. Najpierw grałem długo w to, podobała mi się ta gra. Tylko czekałem na update, bo byłoby fajnie coś nowego sobie pograć. Po czym powstał Rebirth, gdzie widzę, o jaka ta wersja flashowa była słaba, jak dobrze, że teraz jest Rebirth. I pojawia się update. Najlepszy timing. O, to był głupi. Niepotrzebnie się zbliżyłem. A secretik znaleziony jakby co, po lewej. A ja nawet zapomniałem, że zrobisz już. Kradając. Okej. Nie jest źle. Powinien być po tej stronie. I sobie na spokojnie z nimi radzić. I tyle. Mogłem wykorzystać tą muchę. Błąd. Weźmy sobie kluczyk. Sprawdźmy, co jest w środku. Igułka health up. O, i teraz powinienem pójść do bossa. Jest dalej mała szansa na to, że dostaniemy deal Federil. Ale wątpię w to. Ponieważ pewnie dostaniemy mnóstwo hitów od Eternalowej wersji. Zobaczymy czego. O, nie ten koleś co chciałem. No, come on, Meister. Zostaw go. Zostaw go, goddammit. W dół. O to chodzi. Ratchet. Ty masz w ogóle... Masz białą wersję. Na 100% widziałem. Ty w ogóle... Nie wiem, czy wydajesz mi się teraz mniejszy, czy ty jesteś mniejszy niż zwyczajnie. Pewnie mi się wydaje. Pewnie wersja po prostu... Rebirth. Jest troszeczkę większa. Okej. Jest deal Federil. I tu mamy Lucky Food. Gap is head. Na nic. Świetnie.
Necropolis 2. Ciekawe, czy zobaczymy białą matkę. A do tego jeszcze kawałek. A jak dobrze, jak znikasz, to strzelasz. Jak dobrze. Ale mówię, z technologii to jeszcze te walki są przyjemniejsze niż jakby były ze standardowego SUS. Tego pana już widzieliśmy z automatem. Fishhead będzie lepszym trinketem, gdy będziemy dostawać hity. Muszki przyjdą nam z pomocą. O! Widzieliśmy białą wersję tego, ale bez oczek. Wolniejszą wersję. Pewnie jeszcze kilka razy będzie trzeba go zabić. Ajajaj. Patrzcie, ja go mogę rozwalić? Mogę, prawie. Teleport do bossa. Nie, muszę jeszcze itemem odwiedzić. Ło, co ty robisz? Co? Ja nie wiedziałem, że on jest czempionem nawet. Wow. Sklepik, świetnie. To całkiem przyjemna walka. Załóżmy, że mogę wejść do środka. Nic specjalnego, dziękuję bardzo. Może tu będzie itemem. Tak, bardziej stawiany na bossa, ale... Dlatego już białego widziałem. A ty już wziąłem to pod uwagę, że może dwa razy tego samego typa spotkać. Mogę walczyć, a potem się przeteleportować i powinno być spoko, nie? Powinno być spoko. O! Biały jest, mam nadzieję, że Bóg działa. Znaczy ja widziałem... A? Coś się robił? Widziałem ten update, że właśnie... Nie, dobra, nieważne. Widziałem właśnie pracę nad update'em, że właśnie będzie... Matka strzelać w taki sposób, że nie będzie mu nastać w biegu. Ale najwyraźniej ten update jeszcze nie wyszedł. Bo widzimy rzeczy, o których wspominałem już, że nie są jeszcze dodane. Samych polujących. Przyzywała. I tu zawsze dostajemy Mom's Purse, nawet nie ma co rolować, żeby mieć Polaroid. I działa. Idziemy dalej. To załóżmy, jeszcze nie jest taki zły pomysł na dodanie tego Mom's Purse. A jeszcze nie jest tak jakby... O, dement, jak tu kurczę ciśnie. Aż sobie zwalę na spokojnie to, zanim się zajmę resztą. A to było głupie. Ja nie widziałem, że ty tak umiesz. Nie widziałem, że on tak umie. A co do health upa, to mi nie zależy. Jak stresy tego eternala, to trudno. Okej. Jak dobrze, że on jest zamknięty. Jak dobrze. I że ten creep to nie wiadomo jak długo trzyma. Okej. Automatik, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Wow! Ta sama wersja, tylko nie zamknięta. To akurat, można powiedzieć, że... Jeżeli te poziomy byłyby tworzone... przez Floriana, a nie generowane randomowo, w sensie no, wybierane randomowo, to bym pochwalił tutaj design taki, jak w tutorialu powinien być. Najpierw macie zaprezentowanie przeciwnika, on umie tak i uważaj na to na przyszłość, tylko właśnie to jest, on tak jest położony, żeby nie była walka z nim aż taka ciężka i dopiero później walczy się z nim jakby zwyczajnie.
te krzyki. Rozwalam to ja. No to... To mięso jest trudniejsze, ale nie jest jakaś niedorzeczna przynajmniej. Jest całkiem spoko. O, jest i biały, tak? Ten pokój. Ten pokój! Oni zwyczajnie są wkurzający. Zwyczajnie bez tej białej wersji nie umiałem wyjść z tego pokoju bez objażeń. Ale nie było tak źle. A tak czy siak, nieważne czy ten typek byłby biały czy nie, to i tak bym narzekał na ten pokój. Jest wkurzający. Jest niedorzeczny. I sobie poczekamy. Świetna walka. Też właśnie jak Florian z Bisnapem mają odcinek trzeci o kodowaniu w Isaacu. To w jakimś szczególnym pokoju Chubb właśnie ma taki problem, że tylko się pojawia i pakuje się między kamienie. Więc myślę, że tak jak teraz miałem ten bóg, to za niedługo on będzie... Wow! A, TL bomby przecież. Będzie już nie istniał po prostu ten bóg. To nie jest takie złe, więc jest szansa, że to zmieni mi na słaby przedmiot. Więc załóżmy, że chcę Robo Baby. Może się pozbędę do szóstki? Pozbędę się. Pozbędę się po to, żeby mieć większy damage. Dobra. Przeszliśmy Eterę na lewą matkę. Jakiś achievement jest. Przynajmniej nie będzie, że doszedłem do... Że nagły przejemnik, nie mam pojęcia, o czym mówię. Coś mówiłem, że coś w stylu, że byłoby, że Krzyż doszedł tylko do Cavesów i narzeka na grę, mimo to, że nie widział nawet połowy. A tak to przynajmniej mogę sobie z wszystkim sumieniem ponarzekać. Ale mówię, to co wiem o grze, to jest więcej nie z własnego doświadczenia, co z opinii innych. I jak zobaczyłem, że nawet sam Edmund mówi, że to jest bardziej fuck you mode niż... To po prostu... Nie jest najbardziej zbalansowany update, jaki kiedykolwiek wyszedł, tak delikatnie mówiąc. To już po prostu dało mi do myślenia o tym update'cie, że... To nie będzie najlepszy update na świecie po prostu. Ale co kto lubi? Ja na przykład... ten... Tak jak mówię, może pogram to 2-3 razy. A, odbijasz pociski, dlatego dostaję. Okej. Sprawiedliwie. Pogram 2-3 razy i zapomnę o tej wersji Isaaca. A jakby to było... Co? Ty się teleportujesz? Jakby to było w Rebirth, to bym się troszeczkę bardziej wkurzał. Goddammit! Zablokowałem się, bo nie zauważyłem kamienia. Bo jest też czerwony. O! W ogóle to jest głupie, że właśnie tej wiecie, tych przeciwników tutaj. Tych nigdy nie nazwałem, o tych. To mnie wkurzyło przy samym pierwszym odpaleniu Rebirth. O, dammit. Że... Uczysz się właśnie w slashowej wersji, że strzelają na kształt X-a, ustawiasz się jak zwykle obok nich albo na wprost, żeby nie dostać przypadkiem. A tu pierwszy kontakt z tym przeciwnikiem w Rebirth właśnie i nagle atakują na kształt plusa. Nie wiem, co spowodowało to zmianę, ale na szczęście to nie jest aż takie, nie jest aż taka bolesna zmiana. Jeden po prostu, jeden zły błąd i... Już więcej gracz nie popełnia tego błędu. Ale jestem ciekawy, co sprawiło, że zmienili to. Okej. Myślę, że to będzie GG.
Nie, to zwykły def, jest szansa. Chociaż on też jest wkurzający. Pod względem, o to chodzi, że... myślę, że dostanę na nim obrażenie jakieś. On jest bardziej wkurzający w wersji Rebirth, jako że często go spotykamy w boss rushu, gdzie nie wiadomo skąd dokładnie te kosy będą lecieć, a tu na szczęście wszystkie widać. Co sprawia, że nie jest aż tak źle. Na szczęście technologii tutaj usprawnia walkę z tymi zombiakami. Konik też leży. I Kibok mi poziom drugi. A ja nie użyłam książki. Jak zwykle zresztą. Nic nie użyłam książki Belliaya, a zawsze biorę, bo o, kiedyś się przyda. I sobie uświadamiam, że ją mam dopiero jak zginę. No cóż. Pewnie trzeba iść w prawo. Tutaj pewnie znowu dostaniemy objawienie. Nic dziwnego. Chaos straszny. Okej. Kluczyki już są mniej użyteczne. Niestety. A i zwyczajnie wpadłem w klucze. W ogóle serduszek nie dostajemy. To jest słabe. Nic za nic. Wykończmy tego jednego. Zajmijmy się drugimi. Powinno być tak, całkiem spoko. O! Nie powinienem tego podnieść. Co ty robisz? No w ogóle ginie? Mam nadzieję. Kiedyś? Proszę? Dziękuję. Tego nie ma co podnosić, bo i tak zginie na hita. Tak czy siak. Okej. Okay. Może dasz mi sobie... Szkanie. No to na bossa nie ma co się pakować. Nawet ktoś by powiedział, a zobacz jak atakuje, a zobaczy mi jeden atak. A na pewno ma więcej ciekawych ataków. O, GG. Ja... Dlaczego... Co to tak lata po lewej stronie? Te pociski tak... migają tam. Rozwalmy chociaż jednego tego małego, proszę. Co to tak Czy nie wiem, odbija od niego i leci w kosmos? Więc nie wiem. Spoko. Ostatni kamień został i oczywiście... Dobra. Zobaczymy. Może jak będzie jakiś update jeszcze do tego, to sobie pogram chwilkę, ale naprawdę nie spodziewam się, że mi się cofną do tej wersji Isaaca, jak mamy Rebirth, które jest o niebo lepsze. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że też powiecie, co wy myślicie o tym update'cie. Czy na przykład, jako że na przykład wy nie macie Rebirth, niektórzy z was na pewno nie mają Rebirth, tylko cisną cały czas w klasyczną wersję Wrath of the Lamb. Co myślicie o tym update'cie? Czy mimo to wracacie do normalnej wersji, czy ciśniecie na hard mode, jako że tu są nowi przeciwnicy? Ale na ten moment żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych filmach. Żegnajcie, ludzie.